Witam Was serdecznie w kolejnym dniu naszego pobytu w Chorwacji. Z uwagi na to, że bardzo lubimy tą plażę i jest jedną z naszych ulubionych plaż, jesteśmy dzisiaj ponownie na plaży Juliana. Także macie tutaj parking, jest niepłatny. W zeszłym roku tutaj było krzesełko, był pan i po prostu kasował za bileciki. Widać, że w tym roku po prostu ten parking już nie jest płatny. Także wyciągamy sprzęcior i idziemy na plażę. Na plażę, która idealnie nadaje się dla dzieci. Także jeżeli macie gromadkę dzieci małych, boicie się po prostu ich dać do wody, gdzie wiadomo, no na każdej plaży różne dno jest. Tutaj zobaczycie, że ta plaża spełni Wasze oczekiwania. Wy odpoczniecie i dzieci się na pewno wybawią. No, macie tutaj market studenek. Macie tutaj bankomat. Tam dalej są sklepiki z pamiątkami, różnymi gadżetami na plażę, także full wypas. I tutaj w okolicy Orybicza jedna z nielicznych po prostu plaż, gdzie dno jest piaszczyste. Zresztą sami widzicie po kolorze wody. Tam, gdzie jest po prostu taki turkusowy kolor, to zazwyczaj jest piasek. Także patrzcie, ileż krabów się bawi. Postawili w tym roku ten plac zabaw dmuchany. Tego w zeszłym roku nie było. Tak, i tak samo nie było tutaj wytyczonego tego miejsca. Można było swobodnie pływać, że tak powiem, gdzie się chce. Tutaj zrobili teraz taki pas i odgrodzili tutaj tą część, gdzie są zacumowane łódki. Także jeżeli jesteście w okolicy Orybicza, mówię, małe dzieci macie, śmiało przyjeżdżajcie tutaj. Tu długo macie po prostu po kolana. Tu? No to tu. No ten plus, że to ona jest w takiej tutaj, no nie wiem, dolinie. Także jest osłonięta praktycznie ze wszystkich stron. Tam nawet jest też falochron. I pomimo tego, że w Orybiczu dzisiaj jest silny wiatr, w nocy był zakaz pływania. Także tutaj ten główny szef morski wydał taki dekret, że łodzie nie pływają. No to dopiero o 9 chyba, czy o 8 rano ściągnęli właśnie ten zakaz i można po prostu pływać po Orybicz. W nocy strasznie wiało w nocy. Nie wiem, jakiś front przyszedł i po prostu stwierdziliśmy, że jedziemy na Julianę, bo gdyby nawet był wiatr, to tutaj tego wiatru po prostu tak nie odczujemy, ponieważ no mówię, dookoła jest wszystko zasłonięte. Dobrze. Rozkładamy gerety i smażymy się. O, także tutaj na tej w tej uliczce tutaj wzdłuż plaży macie ten butik z tymi geretami plażowymi. Tu na końcu jest restauracja. Zaraz Wam przejadę, jakie ceny są.
Dobra, plan jest taki. Bierzemy rower wodny ze zjeżdżalnią. Trochę się powygłupiamy z chłopakami. Jest naklejony numer telefonu na tym rowerze. 50 kun za godzinę. Także weźmiemy na godzinę. Zobaczymy, jak będzie. Czekaj! No, miałem was wypchnąć. Dobra. Czyli silniki mamy tak jak wczoraj na katamaranie. Po 100 koni każdy. No Kuba 75. Dobra. Maszynownia naprzód. Co ryb, co? No, bo musimy ominąć wszystkie łódki. Jak? Dobrze. Dobrze? Lekko chodzi? No. Co? Do dni wody. Fajna. Ale cieplutka. No, też. O kurde. To płyń tam. I zaraz sadzimy ze zjeżdżalni. Gdzie? Gdzie mam płynąć? Prosto, płyńcie cały czas prosto. Tam, tak jak teraz jest, prosto, to na tą jasną plamę. Bajera, powiem wam. Nie no, woda to jest... Kawałek styropianu, coś zaznaczone jest. No. Dawaj, lutuj. Lutuj tu na główkę. Tutaj? Trzeba wybadać dno. No jo, ale jak? No, no, no co, no trzeba po prostu się, wiesz, zamoczyć, skoczyć do wody. I zobaczyć ten, jakie jest dno. Jak będzie ok, to bombujemy. Kuba, to weź okulary i zamocz głowę ten, w dół. Ja wiem. Nakryj się po prostu. Załóż ten od kamery. Dobrze, założę to od kamery. Załóż to od kamery. Ok, wracamy za chwilę.
Pewnie zapytacie, jaka temperatura wody. Otóż dzisiejszy pomiar byłby niemiarodajny. Nie wiedziałbym wam co powiedzieć. Można przyjąć, że do wysokości tych białych boi jest wyraźnie zimniejsza. Ale gdy rowerem żeśmy popłynęli tam pod te skały, no to woda gorąca, że normalnie nie chciało się wyjść. Okej, finał dzisiejszego dnia. Nawariowaliśmy. Naskakaliśmy się. Także kolejny udany dzień. Tu na plaży Juliana zawsze mamy udane dni. Także zapraszam, jeżeli jesteście w pobliżu, przyjedźcie, zobaczycie, jak tutaj jest fajnie. Także kończymy dzisiaj dzień z Julianą. Dzięki wam za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie. Do następnego razu. Hej!